A haki co by się? Dobra. Dobrze, chodźmy. Zobacz kieszenia. Widzisz? Widzisz? Kręcę. Trzymam kulabani. Wracam na siłkę po złamanej pięści. A dla zadania zdążycie zauważyć. Zamawiam sobie pięść. To kurwa paskudnie w 7 miejscach. Zobacz tutaj. Nie wiem, nie wyszłem gipsu, bo taki pochłanek, że musiałem mieć. Dobra, pokażę coś. Dobra, wejdę tam. Mi się to kurwa wszystko rusza. Ty wcisnąłem. Wcisnął się do środka, bo ale kurwa jaja. Raz mi się wyskakuje coś i wyskakuje w powrotem. Aha, raz może, że. Chodź tutaj, pomożesz. Chodź ten kawałek, nie mam gdzieś tam na końcu. Będziemy się stało. Ja tam tutaj rękę, musisz tam zrobić. Chodźmy teraz zrobić. Trzymaj to, to idzie na koniec. Dobra. Lepiej następny. Kiedyś nauczył mnie trener Miki Popas, pozdrawiam Miki Popas. Ja właśnie wziąłem w wiązacy łapkę, właśnie akurat ten miejscu, kiedyś mi strzeliła. Jeszcze jedna. O, już lepiej. Jeszcze wiele. Możemy ćwiczyć. To skupi się pochudu, jak widzicie. Pompa zeszła. Ale ja mam pamięć mięśnia, zapierdalam 7 lat po siłowniach. Także machnę ciężarkami parę razy, 2 tygodnie wracam. Muszę zrobić formę, bo koncerty, bo trzeba zapierdalać za niedługo. Wielkich na klatę, bo nie wiem, czy nie będę musiał zrobić co operację tą rękę, bo no bo skurwa źle. A chociaż mogę ćwiczyć delikatnie, nie? Może 115, ale schudłem, kurwa, pulina weszła. Oh.
Thank you.
jak jest, że robisz? Nie robisz filmu? Znaczy? Nie robisz filmu. To są to rozwodnie. Nie wiem, to co. Ty kurwo, łaj, łaj. A może się dalej. Miałem duże możliwości samochód. Zastanować. Dziecko, musisz za połowę mać miesić. Ale dużo wniosek, jak się pociągają łatwo, nie? Dzisiaj miałem problem, żeby szklanku utrzymać z wodą w ręce. A już 180, jak była w serii. Dwa tygodnie, bo to fucker, wracasz! Ale to jest zwykle znala. Ach.
Pierdolona rekonwalescencja, król i spak! Right about now, we're about ready to blow up the spot. Taki kurwa, taka rozgrzeweczka. Teraz idziemy trochę pierdolić. Taką zupę w nadworcu głównym w Tychach. I ten, i zrzucam wam dzisiaj piosenkę. Liziom nagrałem przed wyjściem na siłkę. Ewo zrobił beat. Oczywiście będzie garażówka, będę teraz skakał do bitu, coś tam próbował. Będę udawał, że znam tekst. I jak wam się spodoba, jutro o tej samej godzinie, mniej więcej 24 godziny, to będą dobre komenty na ten temat, jak wam będzie się podobać i będzie w miarę przyzwoicie wejść, to robię dla was teledysk. Nie będę mówił, że pół miliona albo 400 tysięcy. Ja to nie czaję się na wejście, ale to mi da do myślenia, czy warto robić tego klip, czy nie. Ram, pam, pam, pam. A tak przy okazji, ten zegarek jest kurwa z drewna, jest kurwa drewniany! Chyba podejmę decyzję po zupce. Król chyba się znowu kurwa zaszywa, haha! Chyba znowu zapierdolę w szybkę, tym razem na półtora roku przypiję ją po 3 miesiącach. A powiedz mi, dlaczego ty masz krzywe Rambo? Nie twoja sprawa, Bambo! Trzymaliście? Trzymaliście? Rozumiesz? Rozumiesz? Rozumiesz, co on powiedział? Chyba rozumiesz. Siemanko, pamiętacie jak śpiewałem piosenkę Jak tam do Tajlandii? Właśnie mój koleżka, o którym śpiewałem ten kawałek, hajta się i wyrwał dupę, nie? I tak ona wygląda. Mówiłem mu, nie szukaj sobie żony w Tajlandii. Zobaczysz się. Na imię ma Tian Kung Pao, Tian Kung Pao ma na imię. Dupa z Tajlandii, nie? Nie wiem, czy zamkręci zik, albo Ryszard mu odbił z tej piosenki tą dupę, nie? W każdym razie ona jest, żyje, mają się dobrze. Mają trójkę dzieci.